Vielen Dank, Frau Kollegin Kronberg. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Kowal. Panie Przewodniczący, wydarzenia ostatnich tygodni w Bangladeszu bardzo nas rozczarowały. Spodziewaliśmy się, że wybory będą okazją do pokojowego zmierzenia się konkurentów na scenie politycznej i ewentualnie przekazania władzy. Nic takiego nie nastąpiło. Stąd właściwą reakcją jest nasza rezolucja. Ona odpowiada na duże zainteresowanie w Bangladeszu stanowiskiem Unii Europejskiej. Jest tam wielu ludzi, którzy czekają na to, żebyśmy wypowiedzieli się w sprawach dzisiaj kluczowych. Konfliktach nie tylko politycznych, ale także religijnych. Niepokoi nas fakt napaści na chrześcijan. I niepokoi nas fakt, że doszło do tego w dniu głosowania. Niepokoi nas skala gwałtów i przemocy w dniu głosowania. Powinniśmy wysłać jasny sygnał zainteresowania i jasny sygnał propozycji wspierania tych sił, które zmierzają do uspokojenia sytuacji w Bangladeszu i zawarcia przynajmniej minimalnego porozumienia co do sposobu sprawowania władzy pomiędzy dwoma głównymi siłami politycznymi. Dziękuję. Vielen Dank, Herr Kollege Kowal. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin De Keyser. Merci, Monsieur le Président. La tenue d'élections controversées au Bangladesh a entraîné une escalade de violence ayant fait au moins 21 victimes. Les chiffres diffèrent un peu selon les sources.